dzisiaj chcą rozmawiać o tym, jak dobrze zorganizować państwo. Nasi kandydaci to ludzie z inicjatywą, pełni entuzjazmu, którzy nie są oderwani od rzeczywistości. To nie zawodowi politycy. Skończmy z finansowaniem partii z budżetu. Wprowadźmy kadencyjność. Dwie kadencje do realu trzeba wrócić. Kraków, 25 lipca 2015. Kluczem jest lepsza edukacja. Just to inform me. Where are you from? Germany. Okay. So they usually tend to go to Germany, right? Direct. Yeah. Kraje, które są bogate kulturowo, mają olbrzymią siłę oddziaływania poprzez kulturę. Wolnej gospodarce, po edukacji, myślę, że to właśnie kultura może pomóc nam jako narodowi podnieść się na wyższy poziom. Mam nadzieję, że Nowoczesna zmieni system ochrony zdrowotnej, zarówno z punktu widzenia i pacjenta, i lekarza, i pielęgniarki, i położnej. System ochrony zdrowia ma nie tylko leczyć, ale ma powodować, żebyśmy nie chorowali. To znaczy profilaktyka jest bardzo ważna. Zachwycony jestem. Bardzo mi się podobało. Na pewno odwagę w tym widać. Po pierwsze, wolność gospodarcza. Po drugie, Polska sprawiedliwa. Sprawiedliwa bez przywilejów. Po trzecie, prostota i przejrzystość. Bardzo mocno mi się ten pan podoba. Politycy nie rozwiązują podstawowych problemów. Jesteśmy zmęczeni tymi starymi partiami. Chcemy zmiany. Chcemy dać ludziom szansę na rozwój. Chcemy zrealizować ich aspiracje. Przeprowadziliśmy bezprecedensowe konsultacje programowe. Mamy nadzieję, że pan coś zrobi dla tych Polaków i dla tych naszych Polski. Bardzo dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę, proszę tak dalej dziękuję i z nadzieją wielu ludzi, nie tylko moich. Bardzo dziękuję. Pokazujemy, że słuchamy wyborców i poważnie ich traktujemy. O, cześć. Dzień dobry. Airbus przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz, pokonując ponad 6 tysięcy kilometrów. To, że dzisiaj jesteście, to dla mnie jest tylko potwierdzenie jednego, że wygramy te wybory. Warszawa, Ryszard Petru. Polska ma wszelkie warunki do tego, aby stać się silnym gospodarczo, sprawnie zarządzanym, szanowanym przez Europę krajem. Nowoczesna to szansa dla Polski. Nowoczesna Polska zaczyna się od waszego głosu. Dzień dobry. Dziękuję, że jesteście. Zostały 2,5 dnia kampanii. Nie odpuszczamy do 24 w piątek. Nie odpuszczamy. Są godziny. Każda godzina musi być wykorzystana do tego, aby Polaków do nowoczesności przekonywać. Witamy was gorąco, czy witam was gorąco tutaj na Torwarze, gdzie wszystko się zaczęło. To było 144 dni temu. W tym czasie wiele zrobiliśmy dla Polski i powstała silna Nowoczesna. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Dziękuję za dżingiel. Przychodząc wtedy tutaj, przemówiliście za zmianą. Ale dzisiaj to my jesteśmy zmianą. Przekonujemy do tego Polaków, że warto być nowoczesnym. Przekonaliśmy ponad 260 tysięcy osób, które podpisało się pod naszymi listami do parlamentu.
Przekonujemy codziennie dziesiątki, setki osób do tego, żeby na nas głosowali. Przekonujemy ich, bo to potrafimy. Jesteśmy uczciwi i wiarygodni. Każdego dnia mamy coraz więcej potencjalnych wyborców. Oni w niedzielę na nas zagłosują. I uwierzcie mi, będzie ich znacznie więcej niż jest ich teraz potencjalnych. Wiem, że możecie być zwyczajnie po ludzku zmęczeni, że woli was każdy hejt, każde złe, nieprawdziwe słowo, każdy atak. Ale dziękuję wam wszystkim za determinację i wolę walki. Za prowadzenie tej kampanii z wiarą, optymizmem, entuzjazmą. Z taką wielką energią, którą widać tu dzisiaj, ale widać też w całej Polsce, jak jeżdżę po kraju. Dziękuję za wolę wspólnego sukcesu. Szanowni, słuchajcie, zmiana sama się nie wydarzy. My dajemy ludziom nadzieję, że tym razem w tych wyborach może być inaczej. Że polityka może być inna, że my możemy urządzić Polskę lepiej za te same pieniądze. Inni tego za nas nie zrobią. Każdemu z nas potrzebna jest taka nadzieja. Niezależnie od tego, ile zarabiamy, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, kim jesteśmy. Chcemy zaoferować Polsce sensowną nadzieję na sensownie urządzony kraj. Na kraj, w którym czujemy się bezpiecznie i jesteśmy w stanie w tym kraju realizować swoje aspiracje. Dziś Nowoczesna jest jedną z czterech największych, najsilniejszych sił politycznych w kraju. Ale stała się również ważną siłą społeczną. To siła, która wznieca płomień optymizmu, nadziei na lepsze jutro. My chcemy przywrócić Polakom nowoczesność w polityce. Chcemy zaproponować klucz do rozwoju, do poszukiwania lepszych ścieżek wzrostu, do tego, żeby zorganizować polskie państwo lepiej, do tego, żeby w naszych rodzinach było szczęście. Bez tej nowoczesności prześpimy najbliższe lata. Przepłynie nam czas przez ręce, tak jak przepłynął przez ostatnie 10 lat. Od nas zależy przyszłość, nasza i naszych dzieci. Szanowni państwo, przed jakim dylematem stoimy? Mamy albo ofertę stagnacji ze strony obu partii wielkich, czyli PiS-u i Platformy, albo ofertę nowoczesności. Ta oferta jest od nas. To jest stawka w tych wyborach. Albo dalej trwanie w tym jałowym sporze. I widać było w debatach, że zarówno pani Beata Szydło, jak i pani Ewa Kopacz już nic nowego nam nie powiedzą. To było nudne. One nie miały nic nowego do powiedzenia. Jedna na drugą zrzucała sobie winy. To nie na tym ma polegać polityka w Polsce. Polska może być krajem nowocześnie, dobrze zarządzanym. Albo będzie krajem, który będzie tkwił w sporach, w permanentnych sporach. Pytanie jest też takie, czy będzie, zaoferujemy Polsce kraj, który jest, daje perspektywę emigracji, frustracji, buntu, czy też będzie to kraj, który już nie będziemy tylko kochać, ale będziemy chcieli w nim żyć. My, jako Nowoczesna, mamy tę odpowiedź. Słuchajcie, jako Nowoczesna opracowaliśmy program, jako jedyni nie proponujemy księżycowych bajek, nie proponujemy księżycowych obietnic. My pokazujemy, jak Polska może być bogata. Czasami mówimy trudne rzeczy wprost, ale o to chodzi w polityce, żeby nie w kółko nie kłamać, tak jak oni to robią. Wszyscy obiecują, ale nikt nie liczy. My liczymy tylko my. Dzięki nam Polska może być krajem dobrze zarządzanym, inteligentnym. Krajem, w którym można będzie znaleźć pracę zgodnymi ze swoimi kwalifikacjami. W którym Polska będzie dzięki nam krajem, w którym można będzie dobrze i bezpiecznie żyć. Słuchajcie, mamy program, który koncentruje się na rzeczach istotnych. Jako jedyne ugrupowanie dajemy Polsce szansę na zamożną, bezpieczną Polskę w silnej Europie.
I to jest właśnie nowoczesność. To jest właśnie nowoczesność. My zaproponowaliśmy uproszczenie przepisów krępujących Polakom biurokratyczne, wrzucające Polską biurokratyczne kajdany. W Polsce Polacy nie wykorzystują swojego potencjału. Nie mają takiej możliwości. Jest on ograniczany. Zobaczmy, często Polacy wyjeżdżają za granicę i potem się okazuje, że te ich talenty tam nagle mogą być realizowane. Państwo polskie może działać sprawnie. My musimy wykorzystać potencjał Polaków. Dlaczego? Dlatego trzeba wrócić do wolności gospodarczej jak Zawilczka. Kiedyś nam się udało. Dlaczego nam się ma nie udać to po raz kolejny? Czyli to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To jest właśnie nowoczesność. Proponujemy proste, przejrzyste podatki. 16% PIT, CIT i VAT. My obniżamy i uśredniamy stawki, żeby życie stało się prostsze. Po prostu. Jako jedyni spośród ugrupowań politycznych mamy odwagę powiedzieć. Nie zgadzamy się na dalsze finansowanie nieefektywnych kopalń. Jako jedyni. Jako jedyni mówimy o Polsce bez przywilejów emerytalnych dla wybranych grup. Dla tych, co rozpoczynają pracę. Ale mówimy to wprost. Dla rolników i górników. Dla tych, którzy rozpoczą. Nikt inny tego nie proponuje. Tak rozumiemy odpowiedzialną politykę. Mówić ludziom prawdę w oczy. Nawet niepopularną. Mówimy, że trzeba robić to, co musi być zrobione. A nie chować się za tchórzliwe obietnice albo wytłumaczenia, że był kryzys, że koalicja nie pozwalał, a zawsze koalicjantem, przypomnę, jest PSL. I zawsze nie pozwala. Zawsze nie pozwala. Proszę Państwa, nowoczesność polega na tym, żeby mówić prawdę. I tak ją rozumiemy. Myśląc o gospodarce, myślimy także o kulturze, o zdrowiu, o edukacji, o pomocy społecznej. Tam też jest niezbędna głęboka naprawa. Stąd nasze propozycje reformy karty nauczyciela, przywrócenia szkolnictwa zawodowego, docenienie polskiej nauki i zbliżenia jej do firm. Stąd poważne potraktowanie kultury. Jako jedyni o tym mówimy, bo to ona jest... Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kultura jest motorem zmian i nowych trendów. Promuje kreatywność. Jest kontrą dla sztampy, ale w kontekście tej kampanii jest to bardzo ważne. Jest kontrą dla hejtu i chamstwa. Poziom społeczeństwa można też oceniać po tym, co się dzieje z hejtem. U nas jest cały czas dużo do zrobienia. Stąd też poważne potraktowanie ochrony zdrowia. Nasze propozycje podziału NFZ na konkurujące ze sobą fundusze. To jest taka prosta rzecz. Skończmy z marnotrawstwem, bo mamy monopol, który nic Polakom nie daje. Pamiętajmy, mamy sztucznie nabijane liczby osób, które przyjmowane są do szpitala, a potem brakuje łóżek dla prawdziwych pacjentów. Lekarze giną w papierologii. Czy o to chodziło? Wprowadzimy konkurencyjne fundusze, które podzielą NFZ i będzie można naprawdę zobaczyć, kto jest lepszy, kto drogi. To jest, proszę Państwa, nowoczesność. Likwidujemy dzięki temu marnotrawstwo. Kilka dni temu pod Sejmem zrobiliśmy konferencję z twarzami polityków. Niektórzy powiedzieli, nie wiedzieliśmy, że tacy są oni młodzi. Jeden miał 18 lat, drugi 22, najstarszy miał 28. Lat w Sejmie. Lat w Sejmie. W związku z tym im przydałoby się mała przerwa, prawda? Pytanie jest takie, co po 28 latach siedzenia w Sejmie oni nowego mogą wymyśleć? To samo co wcześniej, prawda? Ewidentnie nie ma w tym polskim obecnym parlamencie pomysłów, nie ma fermentu intelektualnego, tylko jest zawsze odpowiedź, no gdyby nie Ewa Kopacz, to by się udało. Albo gdyby nie Beata Szydło, to by się udało. Zawsze jest wytłumaczenie, nie ma nowej woli walki. Szanowni Państwo, dlatego proponujemy ograniczenie kadencji do 2. I przerwa! Brawo! Słuchajcie,
Polska polityka może mieć inną, znacznie profesjonalną i życzliwą twarz. To jest właśnie nowoczesność. I dlatego chciałbym powiedzieć, że Polska powinna być krajem inteligentnym. Takim, który nie narzuca nam światopoglądu i nie zabiera wolności. Na tym właśnie polega nowoczesność. Nowoczesność to odpowiedzialność za siebie i za innych. I odpowiedzialność za państwo. To odpowiedzialne wizje i odpowiedzialne programy. Ale to też odpowiedzialny język, który pozwala znaleźć porozumienie. Tak nam tego ostatnio brakuje. To uczciwość i składanie obietnic, ale potem wywiązywanie się z nich. Przyzwoitość i szacunek dla tradycji. Życzliwość dla ludzi. Zbyt mało w polskiej polityce jest życzliwości dla ludzi. Proszę państwa, to jest właśnie nowoczesność. Gdy nie wiadomo dokąd... Gdy nie wiadomo dokąd iść, zwykle błądzimy. Dlatego stare partie kręcą się w kółko i od lat powtarzają nam te same banały. Nie potrafią nas poprowadzić dalej niż ich partyjny interes. Bierzcie sprawy w swoje ręce. Często to słyszę, jak podróżuję po Polsce. Wasze pokolenie. Ale pokolenie to nie tylko kwestia wieku, to jest kwestia podejścia. Tamci, którzy siedzą po 28 lat, są już innym, starym pokoleniem. Wczoraj to hasło, czy słyszałem wielokrotnie po wczorajszej debacie liderów telewizji. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Ludzie oczekują od nas więcej nadziei na dobre zmiany. Nowoczesna jako jedyna znalazła busolę i kierunek. My wiemy, w którą stronę pójść. Tą stroną jest właśnie nowoczesność. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach będziemy w stanie przekonać do siebie jeszcze więcej Polaków. Wczorajsza debata i przedwczorajsza pani Ewy Kopacz i Beaty Szydło pokazała, że żadna z obu tych pań nie rozumie, na czym polegają dylematy Polek i Polaków. To bardzo ważne. Żadna z nich nie ma dość siły i wiarygodności, aby poprowadzić Polskę ku nowoczesności. Żadna nie jest z nich autentyczna ani nowoczesna. Obie są z przeszłości. Z Muzeum Odwiecznego Sporu PO i PiS. Ostatnie takie muzeum otworzyliśmy. Polska zasługuje na dużo więcej niż spór między PiS-em a Platformą. Naprawdę na dużo więcej. Po obu tych debatach już wiemy, że Platforma przegrała te wybory. Już zaczynają się rozliczenia w Platformie. Zauważyłem też, że PiS wita się z gąską, ale ta gąska mu ucieknie. O przyszłości Polski zdecydują więc wyborcy, którzy oddadzą głos między innymi na nas. To pokazała wczorajsza debata. I tak jest naprawdę. Ludzie nie chcą w kółko wyboru między PiS-em a Platformą. Dziś prawdziwą alternatywą dla ludzi jest modernizacja, wolność, racjonalizm. To my jesteśmy właśnie dla Polski wyborem nadziei. Obiecuję, że my tej nadziei nie zawiedziemy. Nie przehandlujemy nowoczesności za kilka stanowisk. Byłoby to nieuczciwe wobec naszych wyborców i wobec siebie. Nie po to to robimy. Teraz chciałem powiedzieć o tym głośno, co będzie naszym priorytetem po wyborach. Są rzeczy, z których nigdy nie ustąpimy. Cztery warunki. Po pierwsze, wolność gospodarcza. Po drugie, niższe i prostsze podatki. Po trzecie, proeuropejski kurs. I po czwarte, neutralność światopoglądowa państwa, która realizowana jest w dialogu z Kościołem, a nie walczą z Kościołem. I tak do piątku, do 24. Nie odpuszczamy, idziemy na maksa. Słuchajcie, nas nie interesuje polityka na starych warunkach.
My naprawdę chcemy otworzyć nowy rozdział. Będziemy w nowym Sejmie cierpliwie pracować nad tym, by Polska stała się bardziej nowoczesna. Będziemy proponować dobre, sprawdzone rozwiązania. Będziemy proponować takie pakiety ustaw, które odblokują Polsce i Polakom możliwość rozwoju. Albo w opozycji, albo w koalicji. Warunki minimum przedstawiłem. Musimy i zawsze będziemy jasno przedstawiać Polakom nasze stanowisko. Nigdy nie damy się namówić na populistyczne obietnice i rozwiązania. Będziemy współpracować z każdym, kto proponuje sensowne, zdrowe dla gospodarki rozwiązania. Szanowni Państwo, Polska nie należy do PiS. Polska nie należy do PO. Polska nie należy do żadnej partii. To dobro nas wszystkich. I wspólnie będziemy wprowadzać... Ta niedziela będzie szczególna. Zmieniamy czas na lepszy. Możemy też zadbać o naszą przyszłość. To będzie dobry dzień. To będzie dobry dzień, żeby oddać głos na Nowoczesną. Zgłosujcie na listę numer 8. Dziękuję bardzo. Dobry dzień, ale to nie jest koniec dzisiejszego dnia. To jeszcze nie koniec. Przed Państwem nasz komitet honorowy. Komitet osób, które popierają Nowoczesną. Zwykle partie mają takie komitety. Wchodzą do nich różni ludzie i my też mamy taki komitet. Komitet dobrych ludzi, którzy postanowili nas poprzeć. Serdecznie zapraszam pani Magdalena Wróbel z Warszawy. Proszę o gorące brawa, bo to nasz komitet honorowy, to jest nasze poparcie, to jest osoba, która nas gorąco popiera i pozdrawia. Pani Magdalena jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, architektką, żoną, matką dwóch córeczek. Obecnie pracuje w administracji publicznej, a w wolnych chwilach maluje akwarelą. Bardzo dziękujemy za poparcie, gorące brawa. Magdalena Wróbel, nasz komitet honorowy. Bardzo dziękuję. Pani Aneta Wieczorek, Warszawa, zapraszam do nas. Pani Aneto, gorące brawa za to, że zdecydowała się pani nas poprzeć. Od 16 lat pani Aneta jest lekarzem weterynarii. Prowadzi własny gabinet weterynaryjny i sklep zoologiczny w Warszawie. Kocha swoją pracę, w szczególności chirurgię zwierząt, w której się specjalizuje. No i oczywiście wspiera Nowoczesną. Proszę o gorące brawa dla pani Anety za to, że zdecydowała się nas poprzeć. Bardzo dziękujemy. Pani Katarzyna Walewska, kolejny członek naszego komitetu honorowego. Magister inżynier architektury. Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy za poparcie. Pani Katarzyna projektuje i buduje budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, uprawia trekking, poznaje inne kultury, w szczególności Azji i Afryki Środkowej, narciarstwo, literatura faktu i reportaż. Oto ludzie szerokich horyzontów, ludzie, którzy są w naszym komitecie honorowym. Bardzo dziękujemy za poparcie. Gorące brawa, proszę Państwa. Pani Katarzyna Walewska. Pani Agnieszka Góralczyk, jest mi niezwykle miło przedstawić panią kolejną członkinię naszego komitetu honorowego.
Pani Agnieszka pochodzi z Łomianek, jest księgową, pracuje jako księgowa i jednocześnie jest matką swoich dorosłych dzieci oraz cudzych w rodzinie zastępczej. Pani Agnieszko, bardzo gorąco dziękujemy za poparcie. Gorące brawa dla pani Agnieszki. Proszę państwa, jest z nami również pan Lech Korniszewski, profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik kliniki pediatrycznej, genetyk. Panie profesorze, serdecznie witamy. Jest nam niezwykle miło i to wielki honor, że popiera pan nasz, jest pan w naszym komitecie honorowym. Hobby pana profesora, proszę państwa, to góry, te najwyższe. 8 wypraw, między innymi Himalaje, Karakorum i Andy. Bardzo dziękujemy za poparcie Nowoczesnej, panie profesorze. Gorące brawa. Proszę państwa, to nasz komitet honorowy. Komitet osób, które popierają Nowoczesną, zwykłych ludzi. Osób, które są z nami, które popierają nasz kierunek i nasz program. Pan Piotr Gajos z Gdańska. Panie Piotrze, serdecznie zapraszam. Pan jest inżynierem, mikroprzedsiębiorcą. Dlaczego pan nas popiera? Pochodzę z Gdyni, poprawka mała. Jestem inżynierem, jestem ojcem rodziny, dwóch córek, jestem przedsiębiorcą. Jestem także niepełnosprawny, co widać. Uważam, że Polska wymaga poprawy. Pochodzę ze Górnego Śląska, moi rodzice to pielęgniarka i górnik. Oni także mnie popierają i uważają, że Polska wymaga dłużej naprawy. A tylko Nowoczesna może to zrobić. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Gorące brawa. Gorące brawa. Jest z nami pan Michał Mleko ze Świdnicy. Zapraszam, panie Michale. Jest pan z nami? Świetnie. Pan Michał jest szefem kuchni w jednej z najlepszych restauracji w Świdnicy. Kuchnia jest hobby pana Michała, a w zawodzie kucharza pan Michał pracuje od ponad 10 lat. Panie Michale, bardzo gorąco dziękujemy za poparcie. Powie pan, dlaczego nas popiera? Jeszcze raz. Powie pan, dlaczego pan nas popiera, w czym się spodobaliśmy? Ale pan nas popiera. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, pan Michał Mleko, Świdnica. Pani Iza Zielińska, Jawor, Legnica. Gorące brawa dla pani Izy, która jest w naszym komitecie honorowym. Pani Iza jest emerytką, pracuje na 3/4 etatu w Tesco, jest doradcą klienta. Zainteresowania pani Izy to sport, muzyka, książka, trochę polityka. I pewnie to jest ten powód, dla którego pani nas popiera. Bardzo dziękujemy pani Izo. Jest nam niezmiernie miło. To wielki honor i zaszczyt. Gorące brawa, proszę państwa, nasz komitet honorowy. Pan Piotr Rozborski z Rzeszowa. Serdecznie zapraszam. Gorące brawa dla pana Piotra, jak i dla wszystkich w naszym komitecie honorowym. Pan Piotr jest przedstawicielem handlowym, uprawia sport, pasjonuje się historią najnowszą Polski. Dlaczego pan nas popiera, panie Piotrze? Dlatego, że Nowoczesna jest po prostu nowoczesna. Otóż to, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jest z nami pan Krzysztof Prócnal, Rzeszów również. Zapraszam i proszę o bardzo, bardzo gorące brawa. To są właśnie te brawa. Pan Krzysztof pracuje w Eco Invest. To jest firma, która zajmuje się budową basenów, ma własną działalność, kocha góry, więc widzimy, że w naszym komitecie mamy osoby, które lubią wyzwania, które lubią się wspinać, które lubią szczyty. W sezonie zimowym pan Krzysztof chodzi na ścianę wspinaczkową, jeździ na rolkach i biega. I jest z Nowoczesną, bo ma dość kłótni, chamstwa, nieumiejętności czy niechęci odpowiadania na pytania tych samych osób, posłów. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Gorące brawa. Proszę państwa, pan Rafał Kasprzyk, kolejny członek naszego komitetu honorowego, również gorące brawa. Pan Rafał z kolei działa w sektorze budownictwa jako dyrektor rozwoju. Doświadczenie zdobywał w Hiszpanii, szybko awansował tam do zarządu firmy. Od 5 lat ponownie mieszka w Kielcach, a więc wrócił do Polski po to, żeby popierać nas, po to, żeby popierać Nowoczesną. Ma 3 wspaniałych dzieci oraz hobby, połączenie gry w tenisa i squasha, czyli padel. Dlaczego pan nas popiera, panie Rafale? Bo chcę zmiany na lepsze, nowoczesne wybory za 4 lata przez internet. Bardzo dziękuję. To są duże oczekiwania wobec nas. Brawa dla pana Rafała. Proszę państwa, pani Monika Ignaszewska z Torunia. Zapraszam i proszę o bardzo gorące brawa. Pani Monika ma 22 lata. Po maturze wyjechała, by spełnić swoje marzenia i zmieniać świat. W ciągu 3 lat była w 18 krajach.
3 tygodnie temu wróciła ze Stanów Zjednoczonych. Podróże to jest jej bardzo gorąca pasja. A dlaczego pani nas popiera? Chciałabym, żeby młodym ludziom żyło się lepiej w naszym kraju. To duże zobowiązanie, które na nas ciąży. Mam nadzieję, że mu sprostamy. Bardzo dziękujemy pani Moniko. Dziękujemy, że jest pani z nami dzisiaj. Proszę państwa, jeszcze dwie osoby, które są w naszym komitecie honorowym. Pan Andrzej Bok z Białegostoku. Serdecznie zapraszam, panie Andrzeju. Pan Andrzej jest przedsiębiorcą, prowadzi własną firmę dystrybucyjną. Zajmuje się dostarczaniem kawy, herbaty, słodyczy, ciastek do sklepów detalicznych i podhurtowni. Zainteresowania to film, muzyka, podróże. I dużo sportu widzę, panie Andrzeju, również. Dlaczego pan nas popiera? Bo chcę, żeby trochę było zmian już w Polsce, żeby przedsiębiorstwo mieli łatwiej w życiu. Bardzo dziękujemy. Postaramy się, żeby to nie było trochę zmian, ale dużo dobrych zmian. I proszę państwa, pani Krystyna Jachimczuk z Białegostoku. Serdecznie zapraszam, pani Krystyno. Pani Krystyna pracuje jako pielęgniarka. Zgadza się z programem Nowoczesnej. Inaczej nie byłaby w naszym komitecie honorowym. Nie obiecujemy rzeczy, których nie możemy zrealizować. I pani Krystynie podoba się to, że u nas jest wiele osób doświadczonych, młodych, chętnych do pracy oraz takich, które chcą zmieniać świat. Bardzo dziękujemy, pani Krystyno. Gorące brawa. I proszę państwa, pan Maciej Minkowski, Krzesowice. Zapraszam serdecznie, panie Macieju. Doradca handlowy w dziale części w serwisie samochodowym. Pasją pana Macieja są wyjazdy w góry, nad morze i spacery z psem. Lubi oglądać dobre filmy, czytać książki o tematyce sensacyjnej i politycznej, a także dobre kabarety. Interesuje się motoryzacją. Czemu pan nas popiera? Najwyższy czas na zmiany. Mam nadzieję, jestem pewien, że będzie lepiej, jak tylko Nowoczesna wejdzie do Sejmu. Bardzo dziękuję, panie Macieju. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Proszę państwa, to jest nasz komitet honorowy Nowoczesnej. Jak widzicie, mamy mnóstwo fantastycznych, wspaniałych ludzi, którzy nas popierają. I mamy nadzieję, że w niedzielę to poparcie przełoży się na bardzo, bardzo dobry wynik.